Oblicz wartość następującego wyrażenia trygonometrycznego, jeśli wiadomo, że alfa jest kątem ostrym oraz tangens alfa jest równy 3. Żeby obliczyć wartość tego wyrażenia, to moglibyśmy różnymi wzorami trygonometrycznymi przekształcać je tak długo, aż nie otrzymalibyśmy wyrażenia ze względu na tangens alfa, no i wtedy moglibyśmy podstawić trójkę do tego wyrażenia i wyszłaby nam wartość. To jest jeden sposób, ale w tym przypadku, ponieważ to wyrażenie jest dosyć złożone, takie różnorodne, mam różne współczynniki liczbowe, więc dosyć ciężkie byłyby te przekształcenia i trwałyby stosunkowo długo. Innym, prostszym rozwiązaniem, myślę, w tym przypadku będzie skorzystanie z trójkąta prostokątnego, ponieważ wiemy, że alfa jest kątem ostrym, czyli możemy narysować trójkąt prostokątny, w którym sobie zaznaczymy ten kąt ostry alfa, zaznaczmy sobie kąt prosty, no i możemy podpisać teraz przyprostokątne tego trójkąta prostokątnego, ponieważ wiemy, że tangens alfa jest równy 3. No to dobierzemy tutaj takie wartości, aby rzeczywiście tangens tego kąta alfa był równy 3, tangens to jest stosunek przyprostokątnej leżącej naprzeciwko kąta do przyprostokątnej przy kącie, czyli tą przyprostokątną możemy na przykład podpisać, że ma długość 3, tą 1, no i wówczas tangens alfa rzeczywiście będzie równy 3 pierwsze, czyli 3. Mając wprowadzone takie oznaczenia, możemy teraz obliczyć długość przeciwprostokątnej. Z twierdzenia Pitagorasa wiemy, że x kwadrat to jest suma kwadratów przyprostokątnych, czyli 3 kwadrat plus 1 kwadrat, czyli x kwadrat to się równa 9 plus 1, czyli 10, czyli x to się równa pierwiastek z 10. No i gdy mamy wyliczoną długość przeciwprostokątnej, wiemy, że to jest pierwiastek z 10, to możemy policzyć wartości wszystkich funkcji trygonometrycznych dla kąta alfa. W szczególności interesujący nas sinus i kosinus, no to policzmy, ile jest równy sinus kąta alfa. Sinus alfa to jest z definicji stosunek przyprostokątnej leżącej naprzeciwko kąta, czyli 3, do przeciwprostokątnej. Czyli sinus alfa to będzie 3 dzielone na pierwiastek z 10. Może nie będę specjalnie usuwał na razie tej niewymierności, ponieważ w przyszłości być może ona nam się skróci. Kosinus alfa również będzie miał pierwiastek z 10 w mianowniku, więc te sumy tutaj, w zasadzie różnice, ładnie nam się odejmą. Już będziemy mieli wspólny mianownik pierwiastek z 10. No dobra, to ile jest równy ten kosinus? Kosinus to jest stosunek przyprostokątnej przy kącie do przeciwprostokątnej, czyli 1 do pierwiastka z 10. No i już w zasadzie prawie, że zadanie jest rozwiązane. Znamy wartość sinusa i kosinusa, to pozostaje po prostu podstawić te liczby do tego wyrażenia i uprościć, policzyć, ile to jest. No to podstawiamy. 2 razy sinus alfa to będzie tak. 2 razy 3 przez pierwiastek z 10. 3 przez pierwiastek z 10. Dalej mamy minus 3 razy kosinus alfa, a kosinus alfa to jest 1. Przez pierwiastek z 10 i to wszystko ma być podzielone na 3 kosinusy alfa, czyli 3 razy 1 przez pierwiastek z 10 i jeszcze minus 5 razy sinus alfa, czyli 5 razy 3 przez pierwiastek z 10. No dobra, no to upraszczamy, mnożymy 2 razy 3, to tu mamy 6 przez pierwiastek z 10, minus dalej 3 razy 1, to 3 przez pierwiastek z 10 podzielić na 3 razy 1, to 3 przez pierwiastek z 10, minus 5 razy 3, to jest 15, podzielić na pierwiastek z 10, to się równa, odejmujemy 6 minus 3, to będzie 3, podzielić na pierwiastek z 10, podzielić, a tutaj mamy 3 minus 15, to będzie minus 12, podzielić na pierwiastek z 10. Teraz odwracamy to dzielenie, zamieniamy je na mnożenie, czyli piszemy sam licznik. 3 podzielić na pierwiastek z 10 razy odwrotność mianownika, czyli pierwiastek z 10 podzielić na minus 12. Pierwiastki ładnie nam się skracają. Ta trójka z 12 również się skróci. Tu zostanie minus 4, tu 1. Czyli ostatecznie otrzymujemy, że to wyrażenie jest równe minus 1/4. No i to jest odpowiedź do tego zadania.